Objawienie Jana, wizja dwóch zwierząt, trzynasty rozdział. I widziałem wychodzące z moza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok, siłę swoją i trą swój, i wielką moc. A jedna z głów była jego śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona, i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I on dali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a tak zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. I dana mu paszczę, mówiącą rzeczy wyniosły, i bluźniercze, dana mu też moc działania przez 42 miesiące. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkanią w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami, narodami, i oddadzą mu pokon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie. Jeśli kto zabija mieczem, musi sam ginąć od miecza, Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. I wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego rana. Śmiertelna była wygojona. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić w oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Trzynasty rozdział mówi nam o pewnym systemie, który powstanie totalitarnym. Kto nie będzie tego systemu akceptował, nie będzie mu chciał podlegać. Niestety będzie musiał Podlegać szykanom, prześladowaniom, a nawet śmierci. Widzimy dzisiaj zmiany, które są w tym świecie, które absolutnie idą w tym kierunku, czyli idą w kierunku totalitarnego systemu. Niestety nic tu nie poradzimy pod tym względem, że historii tej zmienić się nie da. Chrześcijanie, którzy uważają, że świat można zmienić, polepszyć, uczynić go zupełnie znośnym, przyjaznym człowiekowi, jest to chrześcijaństwo zwiedzione, ponieważ tego być nie może, ponieważ nie ma możliwości, aby Boże proroctwa się nie spełniły. Bóg mówi nam, co będzie po kolei. I to jest bardzo ważne, jeśli bierzemy pod uwagę w sposób taki trzeźwy, pełen wiary, proroctwa, czasy końca, które są nam pokazane tutaj, no to wtedy nie wpisujemy się w tą całą narrację, i widzimy, że to nie jest nowa nadzieja dla naszego świata, tylko nowe zagrożenie czyli kolejny totalitarny system, który rodzi się na naszych oczach. Ludzie mają ten problem, że mają bardzo krótką pamięć. I jak to mówią dzisiejsi inżynierowie społeczni, historia nie jest ważna. Słusznie. Bo jeśli byłaby ważna, to ludzie umieliby wyciągać wnioski z tej historii, bo Salomon mówi, co było, znów, będzie, a co jest, już kiedyś było. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki temu, że znamy historię, znamy historię Biblii, znamy historię świata, wiemy doskonale o tym, że porównując te wszystkie okresy, zdarzenia, wypadki, doszliśmy do takiego momentu, w którym rodzi się światowy system światowy system, który ogarnie cały świat. Pismo Święte mówiło o tym, że będą różni dyktatorzy, że oni będą rządzić, że będą w jaki sposób będą rządzić, ale Pismo Święte mówiło, że ostatni etap totalitarnego systemu w tym świecie ogarnie cały świat. Tego do tej pory nie było, prawda? Świat był podzielony, świat walczył ze sobą. Dzisiaj mamy taką sytuację, czy świat ma być policentryczny czy monocentryczny, czyli inaczej czy ma Mieć więcej okręgów zarządzania, czy, czy tylko jedno centrum zarządzania. No, widzimy, że no, powstaje coś zupełnie innego, ale to powstaje coś biblijnego, ponieważ pismo święte mówi, że powstają nowe okręgi, w których, w których jakieś e, będą ośrodki władzy i zima będzie podzielona, tak jak kiedyś cesarstwo rzymskie, na różne prowincje. Tak, tutaj również mamy w tym fragmencie to pokazane. Oczywiście, walka jest o nasz umysł, aby zmienić nasze myślenie, dlatego Biblia jest tu wielkim zagrożeniem i będzie taki czas, kiedy Biblia zostanie zakazana, zakazana myślę, dlatego że ona nie pozwala zmienić człowiekowi umysłu według tego systemu, który się rodzi, tego nowego systemu myślenia, tak zwanej poprawności politycznej. Dochodzimy do absurdu, kiedy często widzę na Facebooku czy na innych komunikatorach, kiedy ludzie przekazują sobie wiadomości, jak bardzo biedne są pieski, jak bardzo jest biedny żywot karpia. Natomiast nie, wcale ich nie porusza to specjalnie 50 ponad milionów, prawda? albo czy w ogóle miliony dzieci, niewinnych dzieci, ofiarowanych Molochowi. Dziwna rzecz, prawda, że życie karpia dzisiaj staje się ważniejsze w tym systemie niż życie człowieka. Jeśli byśmy chcieli do tego podejść, zobaczcie, jaki następuje zmiana naszego umyślu, umysłu. Mówimy karpie, bo są zagrożone, tępmy człowieka, bo nas jest za dużo. No, widzicie, kochani, ale nikt takiego hasła nie powie, bo byłby bunt, byłby oczywiście potężny klangor, tak? że ludzie, co wy robicie, co wy mówicie. No właśnie. Używa się nowomowy i to w taki sposób, Zastępuje się słowa, które są drastyczne dla nas. Właśnie słowami takimi, które praktycznie z punktu widzenia wrażliwości są i prawie obojętnie. Ale niestety niosą pewien przekaz. Po drugie mogą być interpretowane na różne sposoby. Dlatego pamiętajmy o tym, że dzisiejszy wybór bycia chrześcijaninem to jest wybór, czy wybierzesz królestwo, które nie jest z tego świata Pana Jezusa Chrystusa, czy wybierzesz królestwo, które się rodzi tutaj. No, a to jest nie do pogodzenia. Więc państwo, słowo, Bożym, kto miły świat, nie ma w nim miłości ojca, prawda? Więc nie idziemy w ten system, w ten sposób myślenia, w ten sposób podporządkowania. Jesteśmy wolnymi ludźmi. Pana dał nam prawa, które dzisiaj chcą nam odebrać. To są prawa oczywiście polityczne, to są sprawa, prawa gospodarcze, to są prawa religijne. Niestety to wszystko będzie pod pewną kontrolą i ograniczeniami. Bo się mówi, prawda, na ten temat, że nie powinno być narodów, nie powinno być e, podziału na różne strefy walutowe. Wystarczy stworzyć jeden pieniądz, najlepiej cyfrowy, no i najlepiej jednego Boga, jedną religię, taką, które by wszyscy mogli akceptować. Od powiedzmy ateistów po ludzi różnych, nawet szamańskich religii. No niestety tak to bardzo się zakorzeniło i jeden z bardzo czczonych inżynierów tego świata. Zwołał w Asyżu ponad sto, chyba 20 parę różnych, um, że tak powiem, emanacji tej duchowości, I okazało się, że wszystkie można zaakceptować pod hasłem o bardzo sprytnym. Chrystus króluje w Kościele, a poza Chrystusem króluje Duch Święty. Pozornie wydawałoby się, że to jest prawda, ale prawda taka nie jest, ponieważ Duch Święty prowadzi nas wszystkich do słowa i do Chrystusa. No w tym duchu nie jesteśmy w stanie zjednoczyć świata, ponieważ jesteśmy tylko w stanie złączyć tych, które mają właściwy stosunek do Bożego Słowa. Ale niestety ci, którzy inżynierowie od duchowych spraw, które łączą nas w jedno w tym świecie, mówią w ten sposób: no ale słowo jest już przestarzałe i niezagrożeniem dla tego systemu są ludzie, którzy w tym słowie pokładają nadzieję. Dlatego Pismo Świętemu i trzeźby, trzeźwimy, będąc, połóżcie nadzieję swoją własną, która nam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Nie koryjmy się porządliwościami, które poprzednio nimi władami, ale świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, na wzór Pana Jezusa. I to jest ten idol, którego my obier obraliśmy, nasz król, którego sobie obraliśmy w tym świecie, i nie mamy zamiaru go zamienić na nikogokolwiek innego. Kogokolwiek innego. I teraz przyjrzymy się temu systemowi, który niedługo myślę powstanie. Pierwsza rzecz mamy morze. Według księgi Daniela, jej symboliki, morze jest obrazem wzburzonych narodów. Będą jakieś wydarzenia, które sprawią, że to świat będzie naprawdę wzburzony, i okazuje się, że z tego, z tego wzburzenia narodów powstanie nowy twór. Co to będzie? Dziesięć rogów to dziesięciu królów, namiestników. O, może komisarze. Dzisiaj bardziej takie modne słowo, komisarze. Siedem głów to stolica świata. Tak, to wiemy. Oczywiście nie jest to prawdą, że jest tylko jedno miasto na Siedmiu Wzgórzach. Prawda? Jest wiele miast na Siedmiu Wzgórzach, na przykład Wów, chyba Sandomierz, jeśli dobrze pana. Bruno, Berno chyba, tak? Proszę? Nie wiem tego, nie pamiętam. A więc jest, mogę Wam powiedzieć, jest około 9 miast na siedmiu wzgórzach. Oczywiście niektórym się wszystko pomyliło, bo siedem bram biorą jako siedmiu wzgórz i przypisują to Jerozolimie. To jest absolutnie nieprawdą i absurdem. To nie jest prawda. Nawet nasza wiara nie w stanie zmienić geografii, więc nie róbmy tego. A więc jest to bardzo ważne. Mamy Dziesięciu namiestników, królów, komisarzy nowego systemu, może jakichś przedstawicieli korporacji, które podzieliły ten świat na swoje strefy wpływów. Tego nie wiemy, bo to zostało opisane w taki sposób, kiedy tego jeszcze na świecie nie było, więc jak Jan mógł to opisać w inny sposób. Następna rzecz bardzo ciekawa, czytamy, że mamy 10 diademów, a więc mamy nie tylko regiony, ale mamy też tych przedstawicieli tych regionów. Natomiast tutaj jest pewna ciekawa rzecz, bo spośród tych dziesięciu wyłania się ten jeden, prawda? I ten jeden teraz przejmie władzę w imieniu tych dziesięciu. Jeśli byśmy znaleźli całość tego objawienia, to mamy coś takiego, że pierwsza część to jest 3,5 roku. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus nazwał tą pierwszą część początkiem boleści. Tam już rządzą tych dziesięciu, ale nie ma tego jednego, który by wyłonił się spośród tych dziesięciu. On co, Pana, jest i działa, ale nie ma władzy. Natomiast w tym okresie, już tu mamy 3,5 roku, bo tam dalej jest napisane, Pan Jezus nazwał ten okres drugi wielkim uciskiem. Tych dziesięciu daje władzę temu jednemu, czyli jednemu z dziesięciu, prawda? I czytamy tutaj w Bożym Słowie, że um, On ma na swoim głowie bluźniercze imiona. Czyli przypisuje sobie tytuły, które się należą tylko Panu Jezusowi, prawdziwemu królowi. Nie dziwna rzecz, bo Pismo Święte mówi, że on będzie próbował odmienić czasy i chwile, które Bóg mocy ustanowił, a nawet zakon zamieni, ponieważ on, podając się za Mesjasza, będzie ogłosił powstanie nowego królestwa. Będzie to poważny problem. Myślę, to bluźniecze imiona. Wikariusz Filidei, zastępca syna Bożego, będzie było właśnie w ten sposób. Czytamy dalej, że chara o charakterze tego jego królestwa, jego panowania, może bardziej, jako dyktatora. prawda? Tu jeszcze dodam taką rzecz, że, że te, te występujące zwierzęta są wzięte z księgi Daniela. Jak już powiedziałem, jak pierwszy wiersz, taki drugi trzeba troszeczkę bardziej górtownie poznać po roku, żeby. Stosować symbolikę, która występuje u proroków, a nie wykład alegoryczny, gdzie wtedy sami coś tam kombinujemy, żeby nam pasowało do jakichś tam naszych koncepcji. Nie, idziemy do Daniela, zapożyczamy żywcem te jego wizje, które tam są. Ale w tym drugim wierszu muszę Wam powiedzieć, że jest pewien problem, ponieważ to zwierzę ma ten charakter trzech zwierząt, które w księdze Daniela oznaczają królestwa. Ale jest pewien problem, który musimy teraz rozwiązać, oczywiście interpretacyjny. Jest odwrotnie kolejność występowania tych królestw. A więc nie chodzi o samo królestwa, ale chodzi o ich charakter. Czytamy, że Pantera. Pantera to było Grec... Królestwo Grecji. Ono charakteryzowało się tym, że działało niezwykle szybko. W tak krótkim czasie, w błyskawicznym tempie, wręcz jestem pełen podziwu, jak można było w tak szybkim tempie podbić, prawie trzy czwarte świata. Tak? To był Aleksander Macedoński. Szybkość, zdecydowanie i tak dalej. Oczywiście sposób działania, dlaczego to takie przemiany następowały. Aleksander Macedoński bardzo często używał przekupstwa. Otwierano mu bramy miast, on rozdzielał Majętność tym, którzy mu te bramy oddzielili, otworzyli, przepraszam, i dzięki temu oni go witali jako wielkiego wyzwoliciela. Tak? Dlaczego? Wchłaniał te ludy, używał je, włączał do swojego królestwa, nadawał im przywileje i dzięki temu oni stwierdzili, że lepszy jest ten nowy król niż ten stary. Jak dzisiaj mówią wielu z Was, mówi, lepsza jest Unia Europejska, niż jakaś tam Polska, nie? To jest dokładnie ta sama zasada. Powiedziałem, wielu, nie wszyscy. Więc to jest bardzo ważne. Niestety, gdzie nawet niektórzy zakompleksienia, takich nie brakuje w narodzie naszym, mówią, ale ja już nie jestem Polakiem, ja jestem Europejczykiem. Widać, że facet nie chodził do szkoły, nie zna geografii, bo przecież zawsze byliśmy w Europie, i tak naprawdę, mówią szczerze, to, to centrum Europy to byliśmy my. Mówię tu o po porzeniu geograficznym, prawda? I ludzie mają już pop, tak poprzestawiane w głowie, tak? Coś powie: No dobrze, no ale jak to jest? Dlaczego w ogóle o tym mówimy? No to ja dam taki jeszcze inny przykład. Jakie, jaki kształt świata Pan Bóg urządził nam? Czy Pan Bóg stworzył świat podzielony na narody, czy nie? Czy Panu Bogu zależy na tym, że było jedno wielkie królestwo otaczające cały świat, jakiś dyktator na czele tego królestwa? Nie. Pismo Święte w 17 rozdziale Księgi Dzieł Apostolskich, że Pan podzielił świat na narody, aby szukały Boga. A więc jeśli widzimy jakieś zjednoczenie w tym świecie, to zawsze widzimy, że wtedy i ta cywilizacja, czy ten świat idzie ku bezbożności. I takim pierwszym etapem możemy zobaczyć, który no, ma taką ideę, prawda? Zjednoczenia świata to była wieża Babel, o czym nie trzeba mówić. Jedna polityka, jedna gospodarka, jeden Bóg. No i Pan Bóg musiał się wplątać w te sprawy, wejść i zrobić tym porządek. Podzielił już znów na, na języki ludzi, nie tylko na narody, ale jeszcze na języki. Czemu tak się stało? Bo system totalitarny. Tworzy jedną ideologię i nie ma możliwości na różnorodność. Nie ma czegoś takiego. Albo myślisz tak, jak my, albo idziesz do piachu. Wiem, że nie pamiętacie tych czasów, ale powstał taki termin myśl -zbrodnia. Możesz nawet zostać ukarany za to, że niewłaściwie myślisz. I to było ścigane. Ludzie szli na przykład do sklepu i musieli uważać, że nie powiedzieć jedno słowo za dużo. A nawet uciekali ludzie od ludzi, którzy to jedno słowo za dużo powiedzieli. Nie, nie, wy tego nie możecie wiedzieć. Ale mogę Wam podpowiedzieć, że ten, kto to powiedział, został aresztowany. A ten, kto to słyszał, też został aresztowany, bo dopiero na trzeci dzień doniósł o tym, że słyszał. Za późno doniósł. Oczywiście dzisiejsza nawamowanie nazywa takich ludzi donosicielami tylko nazywa ich jak? nie wiecie nawet, sygnalistami. Jakie piękne, sygnalista. Bardziej mi się to z kolejarzem <grym> kojarzy niż z kolaborantem, donosicielem, prawda? To jest właśnie ta nowa mowa. I Pan Jezus, kiedy przyjął tę ziemię, to przywrócił wartość słowom i się na Niego gniewali. Tak. Kiedy przywracał wartość rzeczom, które Bóg powołał do życia. Jak na przykład małżeństwo. Więc mamy szybkość pantery. Te dzieła by dokonywały się bardzo szybko. Będziemy widzieć zmiany z dnia na dzień. Nie będziemy mogli za nimi podążać. Dosłownie będziemy włączali na przykład naszą komórkę. Będzie obowiązkowa. Nieposiadanie przy sobie będzie karalne. I wtedy włączymy. I co się okaże na przykład, że nagle już nastąpiły takie zmiany? Już chcieliśmy potestować, ale następnego dnia wstanieć mu się jest następna rzecz. Nie jesteśmy w stanie reagować. Jak reagują posłowie na przykład na 600, 700, 800, 900 zmian w jakimś projekcie? Jak, jak reagują? Czy tupią nogami? Nie. Gimnastyka to bardzo dobra rzecz. Ale głosowanie w ten sposób niespecjalnie. Oni nawet nie, wie, nie wiedzą dokładnie, czego procedują. Nie są w stanie przeczytać tych wszystkich dokumentów, ale ktoś to tam jest na górze wie, wie co chce robić. Tam są całe sztaby, armii ludzi, którzy na tym pracują, czy czuwają. A to bym nazwał nie parlamentem, bo to parlament to znów takie słowo, nowa mowa. Raczej mapet show. Pacynki, tak, albo, albo kukiełki, prawda, które ciągane za szmurki i tak dalej, bo tylko dlatego, że może odliczyć sobie na przykład przejazd samolotem, przelot albo mieć własny samochód służbowy i, dostać, i przejechać, dostać tyle za benzynę, co przejechałby kule kilkanaście razy na przykład. nie. Znamy tę sytuację wszystko, tak? To jest przekupstwo po prostu. Ludzie dla tych przywilejów są gotowi poświęcić wszystko, prawda? Wreszcie ma swoje biuro, dostał gdzieś tam pieniędzy przy okazji, urządził mieszkanie i, i tym podobna rzecz. Kto za to płaci? No właśnie. Nie cieszcie się osły, że wam pensje wzrosły, ja wam ceny podwoję i wyjdę na swoje. Znacie to? Nie, nie znacie tego, bo nie żyliście w tamtych czasach. To było hasło, za czasów słusznie minionych. A to poważna rzecz dynamika. Ludzie już nie podążają za zmianami, które są. I co wtedy robią? Wycofują się. To jest metoda. Jest tyle zmian. Że już nie jesteśmy w stanie reagować i społeczeństwo nie reaguje. Zauważyliście to, że nikt nie reaguje na te zmiany? Jest jakaś grupka zapaleńców, którzy tam się stawiają, ale oni mają tyle do powiedzenia, co przynęta w pustce dla wędkarza, nie? Nie ma to żadnego znaczenia. Zmiany zachodzą dynamicznie, szybko. W sposób absolutnie taki, że ludzie już machnęli ręką. Niech się dzieje co chce, byle tylko na przedzie tego pojazdu, którym, którym jedziemy, nie siedział pijany kierowca. Ale ja nie wiem, czy on nie jest pijany. Kiedy patrzymy, patrzymy na kogoś, który siedzi za sterem tego wszystkiego i rządzi, to się okazuje, że jak widzimy te zmiany, zobaczcie. No, co z tego, że przepraszam, jak nikt nie idzie siedzieć, tak? Jak nikt jest sobie, gdzie jest to prawo, które powinno się stosować wobec ludzi, którzy to stosują. W świecie nie ma prawa. Bo trzecią rzeczą, jaka jest w świecie, jeśli chodzi o upadek świata, to jest brak pra, upadek prawa. Jeśli prawo upadnie, to pismo święte mówi, że jeśli zostaną usunięte podstawy, cóż pocnie sprawiedliwe. Tak, Jan, nieważne, czy, czy w jakim kraju bylibyśmy, chcielibyśmy, aby w tym kraju było prawo bo wtedy mamy się do czego ognieść, mamy coś budować, ale w zmi prawa tak się zmieniają na dzień, że my już właśnie nie wiemy, które prawo obowiązuje, tak? Prawa tak zostały zmienione, że takim, takim prawem, dla, jak dla nas Biblia, to jest Konstytucja. Kto dzisiaj na Konstytucję powołuje? Przecież większość tych wszystkich praw ustaleń i tak dalej, to jest przecież sprzeczna w ogóle z, tymi, z kartą praw podstawowych, jaką jest Konstytucja, no nieprawdaż? Oczywiście to ja tutaj nie mówiłem o polityce, bo to sensu nie ma, tylko chcę wam powiedzieć, jak ten system funkcjonuje. Dlatego my jako wierzący ludzie, wiecie co? Powinniśmy jedną rzecz tylko zrobić. Uchwycić się mocniej Bożego Słowa. Uchwycić się mocniej Chrystusa. Aby nie dać się zmienić przez ten świat, nie zmienić swojego myślenia, nie ulec tej nowomowie. A jak ktoś nie jest zbawiony, to Przejść na właściwą stronę, bo jesteś teraz po stronie ciemności. Stanę po stronie Chrystusa. Ja wiem, odrzucony z koroną cierniową, z palmą trzcinową, czyli hańby w swoim ręku, ale ja chcę tego Chrystusa. Nawet z tą palmą czcinową, który, który dzisiaj już nie trzymać ścin w swoim ręku, ale dzisiaj jest Panem Panów i Królem Królów. Ja wierzę, że On dba o nas i On zachowa nas. I przygotował takie miejsce dla nas, gdzie powiedział: Gdy będziecie uciskani, to ja wam sprawię odpocznienie, kiedy przyjdę, a tym, którzy was uciskali, odpłacę uciskiem wielkim. I właśnie o tym czytamy. A więc mamy dynamikę, szybkość, sposób działania, przekupstwo, kiełbasa wyborcza, prawda? Plewy zamiast ziarna. Ale cóż, dzisiejsze wróble są tak głupie, że nawet na plewy lecą. Następna rzecz tutaj mamy, zobaczcie, niedźwiedź. Niedźwiedź jest obrazem Królestwa Medoperskiego, Medo w ogóle tego królestwa. Na czym ono polegało? Ono było zbudowane na masach. Armia e, Medopersji była potężna, perska też zresztą. Polegało to na tym, że ta potęga tego królestwa, ona, ona, ona sprawiała, że niestety wszystko było oparte na masach. I tak samo my mamy taką sytuację. Kiedy mamy masy, to czym rządzą się masy? Mediami. A kochani, media dzisiaj rządzą światem. I nasz umysł jest ciągle poddawany indoktrynacji. Cały czas spływa się na nasze myślenie. Wiecie o co chodzi? Aby nikt nie myślał, samodzielnie. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Wszędzie, gdzie się pojawia system, który od, nie, jest, nie jest od Boga, on zawiera indywidualną odpowiedzialność. Natomiast w naszej wierze my nie możemy, ktoś wydawał rozkazy, my nie jesteśmy za to odpowiedzialni. Wiecie, to, to jest typowe dla systemów. Ale dziś już Pan Radośno tak jest nawet i w kościołach. Jak to kiedyś powiedział jeden mój przyjaciel, ile dajesz na teatrę stówę, no to niech się ksiądz o ciebie martwi. Czemu ty się zajmujesz jakimiś tematami wiary? Przecież to nie twoja sprawa. Ci wielu tak podchodzi, wiesz, w protestanckich społecznościach. To nie ma nie się pastor o mnie martwi. Albo jakiś inny duchowny, prawda? Nie, kochani. Biblia wymaga od nas indywidualnej odpowiedzialności. Zobaczcie, Pan Bóg mówi w swoim, w swoim słowie, że ojciec nie odpowie za grzechy syna, a syn za grzechy ojca. Prawda? Pamiętacie to? Każdy swój własny grzech i swoją winę poniesie, więc, więc nie powinniśmy dać się ogłupić, że ktoś za nas odpowiada. Że odpowiada za nas rząd, że odpowiada za nas parlament. Nie. Ty sam odpowiadasz za swoje życie. Tak samo i w sprawach wiary. Ty sam odpowiadasz za swoje życie. Ty sam musisz podjąć decyzję. Niech za ciebie tej decyzji nie podejmie. To ty musisz dokonać właściwego wyboru. To ty masz drogę, którą musisz iść. Nikt za ciebie nie ma prawa tego podjąć. Nawet w kwestii nowego narodzenia jest napisane. Ani się takim urodzić nie możesz, ani nikt nie może zadecydować za ciebie. Nawet i ty nie możesz zadecydować sam za siebie, tylko musisz przyjść do Boga. Ale to też jest decyzja. Tak? Dlatego, że wiadomo, że tu chodzi o nowe narodzenie. My tego nie jesteśmy w stanie sprawić, ale Bóg może. Więc też podejmujesz decyzję, czy chcesz w ogóle doświadczyć tego, aby stać się Bożym dzieckiem. Masy. Masy, jak to zwykle Słowo Boże mówi wyraźnie, jest to potężny problem, ponieważ muszą media być tak mocno scentralizowane i mówić jednym głosem, żeby ludzkość nie miała wątpliwości, że nie ma jakiejkolwiek innej narracji. I teraz dam Wam taką rzecz, też nie pamiętacie. Wiecie, z czego z czym walczono w prasie na przykład, z czym walczono w mediach? Jak upadł ten system, który był poprzednio. Znaczy, upadł na cztery łapy, ale, ale był, tak? No to powiedzcie mi teraz taką rzecz. Z czym, o czym się mówiło? Nigdy więcej cenzury. A ja teraz zadam pytanie: nie ma cenzury? Hmm. Spróbuj powiedzieć coś nieprawomyślnego. To jesteś od razu załatwiony. Jeszcze u nas nie jest tak źle, a to dopiero idzie, będzie tak samo źle jak na Zachodzie, tak? I kiedy jeden z naszych braci powiedział, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny wylądował w areszcie na całą noc, nie? W Wielkiej Brytanii to się działo, tak, tak. Kiedyś myśleliśmy, że tam jest wolność, nie? To są problemy. To są problemy, które niestety są, bo się masy urabia, a reszta się zastrasza. Weźmy inną sytuację, w jaki sposób na masy się oddziałuje. Zobaczcie, nauka. Czy myślicie, że naukowcy to są ludzie, którzy nas chronią? Że oni nam powiedzą prawdę? Zwróćcie uwagę, czy naukowcy nie byli nigdy na, na służbie systemów totalitarnych? Weźmy tego pana z Wąsikiem. Przecież Auschwitz to było jedno wielkie laboratorium. Pan Mengele organizował i realizował projekty, które spływały z całego świata, łącznie z pewnymi firmami, które do dzisiaj są w branży farmaceutycznej znane, prawda? Tak, nauka była również na usługach, i ten, który był szefunciem, też był na usługach farmacji. I co się zmieniło? Metody się zmieniły, ale plan jest ten sam. Dlatego jest to system oparty na masach. Dlaczego jest to tak bardzo ważne? Odecyduje większość. Powiedz mi taką rzecz, bracie siostro, drogi przyjacielu. Czy możesz wymienić w, w ostatnim tygodniu osobę, którą spotkałeś, którą warto było posłuchać? Spotkałeś taką osobę? Miesiąc temu. Czy znasz taką osobę, którą warto było posłuchać? To znaczy co, nie ma ludzi mądrych? Nie ma ludzi, których naprawdę warto posłuchać w tych sprawach? no ale oni nie mają żadnego przebicia, oni nie są oni są wszędzie znani, się nie zapraszają do, do telewizji, oni nie wykładają e, tych prawdziwych zagadnień tylko mamy takich fachowców użytecznych z tytułami, doktorami, profesorami którzy oczywiście biorą odpowiednią garzę e, gdzie jest konflikt interesów, nikt nie, na to nie patrzy i mamy pewien problem dlaczego? Bo, bo masy robią swoje i teraz choćby nawet wśród nas było, nie wiem ile mądrych ludzi to w każdej sprawie będzie decydować większość, bo tak to jest. I co mamy wtedy do powiedzenia? Nic. Więc ta demokracja, która dzisiaj jest, to jest demokracja po prostu fasadowa, bo nie bardzo wiemy, kto tam naprawdę tym wszystkim zarządza, tym całym bajzelem. Ale prawda jest taka, że i tak dzieje się wola nie tych, którzy są tym zainteresowani na dole, tylko wola tych, którzy tam są i na górze. Tak powstają systemy. A więc system oparty na masach. Już Daniel powiedział, że będzie to system zbudowany z gliny i żelaza. Tak, tak. Mamy, tu mamy dyktaturę. Za chwilę mamy, jak tutaj czytaliśmy o masach, mamy demokrację. No ale mamy coś strasznego, następną rzecz. To są oczywiście mowa tutaj jest o e, niedźwiedziu. Tak? I dalej lwie. Paszcza, lwa. Następne Królestwo, które było okrutne niezwykle. I tary, jak byłem w Londynie, w British Museum, to tam właśnie te lwy wszędzie stoją. Stoją na ścianach, rzeźbi różnego typu. Tak, te lwy tam stoją. To był taki system potężny. Zarówno, bo, no tak, tak. Ale pewien charakter. Na przykład, taki charakter był również w Asyrii, potem w Babilonii. Niezwykłe okrucieństwo dla ludzi, którzy się z tym systemem nie zgadzają. Tak. Zarówno Asyria, jak i Babilonia. Każdy, kto się nie zgadzał. Pamiętamy Nebuka który był oczywiście wielkim przywódcą, oczywiście Babilonu. On powiedział taką rzecz. A teraz, kto nie padnie, nie odda posągowi pokłonu, zostanie wrzucony do ognistego pieca. To jest dopiero dyktatura. Żadnego sprzeciwu. Nie uznajemy żadnego sprzeciwu. Jednostka nie ma nic do powiedzenia. I dziękuję Bogu, że znalazło się tam takich trzech mężów, którzy powiedzieli, że, że oni idą do pieca, ale pokłonu nie oddadzą. Tak? A ja Bóg z tego wszystkiego. Po prostu wyprowadził. Więc kochani, mamy takie trzy bardzo ważne rzeczy. Dyktaturę, masy i okrucieństwo dla wrogów politycznych. Pismo Święte mówi, że szatan, czyli smok, zaufał temu systemowi. On go zbudował. Dyktator, masy i oczywiście metody, które są metodami, które minęły z dawnych czasów, ale znów powrócą. Pisamy, czytamy tutaj, że jedna z głów była śmietanie raniona yy, i ta śmietana rana była wygojona i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. To jest pokazane, że jednak będą jacyś ludzie, którzy prób będą próbować ten system rozwalić. Wymyślą sobie, że wystarczy zrobić no, no zamach na jedno z głów tego systemu. Tylko ten system to hydra, pamiętacie? Tam jest jeszcze dziewięć następnych głów. W każdym razie mowa jest tutaj o tym, że ten, na którego zostało to przygotowane, przeżył w cudowny sposób, co spowodowało, że jeszcze bardziej cała ziemia szła podziwiać za tym zwierzęciem. To już było, tylko nie w takiej skali. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedy rozle, rozle, rozleciał się budynek, na którym był mm, pan z Wąsikiem, i kiedy jeden z śląsiątkowców podłożył teczkę, no oni, oni lubią, lubią zmieniać ten świat. Więc podążył teczkę z materiałem wybuchowymi, i kiedy to wszystko, wiecie, wybuchło, no to okazało się, że jednak nie udało się zgładzić tego, tej głowy, tej trzeciej rzeszy. I co się wtedy okazało? Okazało się wtedy, że, wszyscy, że większość ludzi, która mówiła, mówiła: Opatrzność boska, Pan Bóg go strzeże, bo wyszedł obronną ręką. Tylko Bóg mógł z tego go wyratować. Zobaczcie, to było dziwne. Ludzie, którzy mieli jakieś wątpliwości, zauważyli, że, że opatrzność stoi po jego stronie. Tutaj tak samo będzie taka sytuacja. Oni będą się cieszyć i z tego powodu oddadzą pokłon Smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. Bo co, Do czego jako wniosku doszli? Nawet śmierć nie może mu zaszkodzić. To jest problem. A więc to są pewne rzeczy, które będą miały coś związanego z cudem, bo pismo święte mówi, że będą się działy w tym czasie cuda i znaki. Jest to ciekawa sprawa, ponieważ pismo święte mówi Wizajaszu, że ten zwodziciel przyjdzie w duchu zwodniczym. To jest ten duch, który będzie rzucał ludzi na znak. I Zajasz mówi, że ci ludzie będą bełkotali jakimś bełkotem, którego sami nazywają mówieniem językami, ale to jest typowy bełkot. I on przyjdzie w tym duchu, o tym mówi Lech, to aby, jest napisane wśród znaków, cudów, przejawów mocy, aby zwieść ludzi. I pójdą za nim. Gorzej, w tym duchu on przyjdzie również do swojego ludu. Niestety. Okaże się, że to będzie poważny błąd przyjęcie takiego człowieka, dlaczego? Bo ludzie nie będą bazować na słowie, tylko będą bazować na przeżyciach różnego typu. Niestety odbije się to czkawką nie tylko dla e, narodów, ale odbije się też to czkawką również dla Izraela, bo czytamy w Bożym Słowie, zobaczcie, jest wyraźnie napisane, Oto ja wzbudzę w kraju pasterza, który nie będzie troszczył się o zaginione. Nie będzie szukał tego, co zbłąkane, nie będzie leczył tego, co zranione i karmił tego, co zgłodniałe, lecz będę jadł mięso tłucznych zwierząt i serwim kopyta. Wiada pasterzowi nieużytecznemu, który porzuca owce, Niech miecz spadnie na jego ramię i na jego prawe oko. Niech jego ramię całkowicie uschnie, a jego prawe oko całkowicie się zaćmi cie kochani, to jest właśnie mowa o tym, który zostanie potraktowany w taki sposób, tu mamy odpowiedź, będzie na niego zamach, straci oko i jedno z jego ramion stanie się bezwładne, tak? Okazuje się, że jak uwierzono w to, że on ma taką moc, to pozwolono mu mówić rzeczy wyniosłe, bluźniercze, i daną mu władzę i moc działania przez 42 miesiące, to jest właśnie 3,5 roku, czyli mamy tu dyktatora w czasie wielkiego ucisku. Czytamy, że jedną z jego podstawowych rzeczy, jaką będzie czynił w tak zwanym całkowitym systemie totalitarnym, to będzie walka z Bogiem. Tak, tak. I walka z chrześcijaństwem. To, co widzimy, to jest tylko preludium ale on nada temu rygor obowiązkowy. Tak? Czytamy w Bożym Słowie tutaj, że będzie bluźnił przeciwko Bogu, będzie bluźnił przeciwko imieniu Jego, przybytkowi Jego i przeciwki tym, którzy mieszkają w niebie i dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi. To, chanie, to jest obłęd. Typowy dla cesarzy rzymskich, prawda? Kaligula zrobił wyprawę nad morze, walczył z Posejdonem, żołnierze cieli wodę morza, potem wyciągali muszle, różne wodorosty z tego morza i to było łupy zobyte na Posejdonie. No więc szaleńców nie brakuje, jak sami widzicie. Ale tu jest bardzo ciekawe niebezpieczeństwo, ponieważ wiecie, pies może szczekać na Pana bogaty tylko nie może go ugryźć, prawda? Bo jest duchem. Tak samo i tutaj jest ta sytuacja, że on też będzie chciał walczyć z Panem Bogiem, ale wiecie, on nie jest duchowy niestety, więc on będzie chciał walczyć z tymi, których są realnie dostępni. I to są właśnie chrześcijanie. W tym przypadku oczywiście mówimy o judaizmie mesjanicznym, bo w tym czasie Kościoła nie ma na ziemi, Kościół jest w niebie z Chrystusem, jest wesele barankowe, szatam w tym czasie rzucony jest na ziemi jego aniołowie, i zaczyna się horror na ziemi, tak? I dlatego to jest trzecie biada. Biada, ziemi i morzu, bo stąpił do was szatan i wie, że czasu ma niewiele. Ziemia stanie się przysłowiowym domem wariatów. To będzie ciężko żyć <grym> naprawdę. Czytamy, że on będzie walczył ze świętymi i zwyciężał będzie ich. To jest mowa właśnie o tej trzeciej, jednej trzeciej gwiazd, które zostały strącone z nieba. To jest też wizja Danielowa. Jest mowa o zwyciężaniu świętych, o którym on mówi, że święci będą prowadzić innych, będą jak gwiazdy świecące w ciemności, by doprowadzić innych do sprawiedliwości, prawda? To będzie ten właśnie bardzo trudny okres. Czytamy, że on ma władzę absolutną nad całym światem, nad wszystkimi plemionami, ludami, językami, narodami. i Jeśli chodzi o świat, to dadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy Ziemi, ale jacy wszyscy. Każdy, którego imię od założenia świata nie zostało zapisane w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. A więc kochanie, wiarę w Pana Jezusa chroni nie ciało, ale chroni duszę. Dlatego warto wierzyć w Pana Jezusa, bo jeśli chodzi o nasze ciało, to nie wiemy, jakie jest Boże przeznaczenie. Nie wiemy, może będziesz tułaczem, może zwycięzcą, może człowiekiem wielkiej modlitwy, może męczennikiem. A może tułacze, będzie się tułał z miejsca na miejsce? Tego nie wiemy. To jest przeznaczone dla ludzi, których Bóg kształtuje ich wiarę przez różne doświadczenia. Jedną rzecz cieszymy się z tego, że Pan powiedział, że nie da większego doświadczenia niż można znieść. Za co jestem bardzo Bogu wdzięczny, że nigdy nie da większego niż człowiek jest w stanie udźwignąć. To jest łaska Boża. A więc, kochani, czy jesteś zapisany w Księdze Żywota Baranka? To jest bardzo ważne. Jeśli jesteś chwa panu, i myślę, że coś trzeba zrobić z tej strony, naszej strony, aby to w jakiś sposób wyrazić. się to mówi, że jeśli uwierzysz w swoim sercu i wyznaczysz, z Pana panem zbawiony, Będzie. będziesz. Więc kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Zwróćcie uwagę, że w tym trzynastym rozdziale już nie ma zborów na ziemi, bo w tym czasie już są synagogi. Tak? Czytamy tutaj. Dlatego pan mówi, by do was przeglądać z synagogi do synagogi, tak? Natomiast tu jest napisane, że ale uszy trzeba mieć. Więc to będzie taki dziwny czas, że nie wiem, czy nawet zgromadzanie takie, które będzie jawne, będzie można praktykować. Wątpię. Ale uszy dla Boga można mieć, to jest fajne. Dziesiąty wiersz mówi, jakie ludzie będą zajmowały pozycje, które nie zgadzają z tym systemem totalitarnym. Jedni będą przeznaczeni do niewoli. Znaczy, to żeśmy trochę przerabiali, co? Tak, 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 tak. Ona wprowadzi taki terror, takie obostrzenia, że jeśli nie spełnisz pewnych wymagań, to nie Ci będzie z domu wyjść, do sklepu pójść, podróżować koleją, podróżować samochodem, odwiedzać ludzi, odwiedzać rodziny, babcie, dziadka, ojca, matkę. Było? Było. Przeszło? No oczywiście. Proszę? No, więc zrobi się parę takich e, obozów FEMA, tak? Jakichś tu na całym świecie. Ja tylko co, to już było, tak? No, nie było obozów koncentracyjnych? Było. Dla nieprawomyślnie myślących? Było. Następna sprawa, muszę Wam powiedzieć, że i w Polsce były, tak? Dla nieprawomy na nie na nieprawomyślących, tak? Nawet bohaterowie tam byli nasi, patrioci, ludzie zasłużeni dla kraju. Tak, tak. Berezę Kartuską każdy powinien pamiętać. W Polsce też było coś takiego dla myśl o zbrodni, czyli dla ludzi myślących niepoprawnie, zgodnie z systemem. To było. I będzie. I będzie, dlatego że każdy system zawsze ma jakieś procedury odnośnie tych, którzy popełniają myśl o No My też też popełniamy. No ale jeszcze ten system nie jest na tyle silny, żeby nam myśl o zbrodni zakazał. Może, może kiedyś tak będzie, że Pan taki czy inny jakoś blaszkę nam zamontuje w głowie i będzie nas kontrolował. Kto wie, albo gdziekolwiek indziej. Są różne sposoby. Pismo Święte mówi, że jedni pójdą do niewoli. Czyli to, czy to pójdą do niewoli, to nazywa to się bierne nieposłuszeństwo. To jest naszym obowiązkiem. Jeśli ktoś nas zniewala, to trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Tak. Są rzeczy, o których tylko Pan Bóg będzie decydował ja. W związku z tym, mowa jest o tym, że ci, którzy właśnie będą mieli taką postawę, niestety będą musieli pójść do niewoli. Staną ograniczeni na różne możliwe sposoby. Ale będą też tacy, którzy znajdą inne rozwiązania. Oni złapią za miecz i będą bronić swojej wolności. To jest napisane, Musi zginąć. System, który dzisiaj jest tak naszpikowany inwigilacją, gdzie praktycznie o nas wiadomo wszystko, zawsze i wszędzie o każdym miejscu, każdy jest w stanie sprawdzić, ktoś jest tym zainteresowany, jak żyjemy i co robimy, gdzie jesteśmy. Nawet kiedy się przemieszczamy, to każde punkt temu. Był, był tu, był tu, był tu, teraz idzie tam, zrobił to, był tamto, tu kupił orężadę, tam wypił kawę na stacji benzynowej. Prawda? Nie jest tak? Oczywiście nie wspominamy słynnych Pegasusów, prawda, które są w stanie robić nam zdjęcia, filmować nasze, nasze życie i podsłuchiwać nas. To jest normalna sprawa. Kochani, w dzisiejszym świecie, kiedy idziemy, to wszędzie są kamery. I totalna inwigilacja. I ci ludzie zginą, ponieważ walka z tym systemem tak zwanym wszechdobylskim, bo nie jest wszechdobylski. To oczywiście musi zginąć. Walka z systemem, z mieczem w ręku nie chodzi w ogóle w rachubę. Ten system jest niezniszczalny. On się już tak rozwinął, jak rak na organizmie. Tak? Wtedy taki człowiek już wie, że się tego raka pokonać nie da, ale można próbować przetrwać tak? w jakiś sposób. No, niestety nie ma z tym możliwości, aby z tym walczyć. Oczywiście zawsze można się modlić. Pochodzi o uratowanie naszej duszy, bo Pan powiedział, nie bójcie tych, którzy zabijają ciała, a duszy zabić nie mogą. go. Bogu! Wolny człowiek wolność ma w sobie, a nie w swoim ciele. I nie będzie się go kiełbasą, kotletami, czy innymi rzeczami, tylko dzieli się zasadami, które ta wolność posiada, Przy przywilejami, nadanymi przez Boga zresztą. Następna rzecz zobaczycie: tu się wyt okaże wytrwanie i wiara świętych. Jest bardzo ciekawe, wielu chrześcijan. Oni nie wierzą w Biblię, włączają się w ten system, próbują z nim walczyć, prawda? Albo niektórzy idą z tym systemem, bo wierzą, że ten system idzie nawrócić, skierować na inne drogi. Nie ma szans. To jest wytrwanie. W czym wytrwanie? W Słowie Bożym. Czy wytrwamy w Słowie Bożym? Nigdy nie było tak jak obecnie tyle rzeczy, które podważają Biblię, które tworzą różne historie i tego typu, jak obecnie, tak? Jak obecnie? Dlaczego? No bo chodzi o to, żeby uderzyć w podstawę. Człowiek, który nie ma podstawy wiary, to będzie mógł być całkowicie zmanipulowany. A już jeszcze, jak przejdzie na hmm, znaki cuda i objawy mocy, tak zwane kościoły mocy, to jesteście już całkowicie, niestety, pogrążeni, jeśli pójdziecie tym torem. Dlatego, że wtedy ta podstawa nie opiera się już na słowie, tylko na autorytecie jakiegoś przywódcy lub przywódców. Zwróćcie uwagę, mamy inne zwierzę wychodzące z ziemi. Tutaj ziemia jest obrazem Izraela, nie narodów. Tak? I tu wychodzi prorok, który ma dwa rogi podobne do baranich. Absolutnie to będzie prorok mesjański, ale będzie mówił jak smok, czyli fałszywy prorok, fałszywy Eliasz. Tak? W Biblii mamy... Trzech Eliasze, które działają w duchu i mocy Eliaszowej. To jest pierwszy Eliasz, który jest szarancie i miód leśnie, dlatego pamiętajcie, że prorocy, którzy kartofle jedzą, nic nie wiedzą. Nie słuchajcie ich. Druga to jest Jan Chciciel. On właśnie tak chodził i tak się żywił również, jak Eliasz. I trzeci to jest ten, który przyjdzie przed Panem Jezusem Chrystusem, razem z innym prorokiem, który będzie działał w duchu Mojżeszowym. No i mamy czwartego Eliasza, Eliasza fałszywego. I to jest ten fałszywy Eliasz, ale zobaczcie, w jaką moc przez diabła wyposażony. Czyni znaki cuda i przejawy mocy. I dano mu czynić cuda. To jest właśnie to. A po prostu Paweł mówi, że nie tylko to będą cuda, ale sztuczki, czyli rzekome cuda. Czyli użyje też techniki, aby ludzie, którzy z tą techniką nie są obeznani, po prostu oszukać tymi oszustwami. Tak samo, to są rzekome cuda. Okazuje się, że działają w tym samym duchu. Czyli on będzie wspierał tego fałszywego Mesjasza. On nie tylko będzie zbawicielem świata, ale będzie też fałszywy Mesjasz. On będzie robił to na jego oczach, czyli pod jego kontrolą. I ono, tak? Ono to zwierzę sprawi, że ziemia i jej mieszkańcy oddadzą pokłon pierwszemu zwierzęciowi którego śmietana rana była wygojona. Widzicie, kochani? Jaki diabeł jest po prostu małpą Pana Boga. Kiedy przychodzi Eliasz, to ma zwrócić serca synów do wiary ojców. Co robi on? Robi podobną rzecz, tylko że zwraca serca synów do fałszywego Mesjasza. Działa w fałszywym duchu. Fałszywe znaki, fałszywe cuda i fałszywe języki, zwane bełkotem. Jeśli ten duch rozdaje Bełkot, który nazywa językami, to dlaczego nie rozdaje dzisiaj darów tłumaczenia języków? Ja bym bardzo chciał. Prawda? Nie mieliśmy problemu z tłumaczeniem niemieckiego, angielskiego. Jakoś tak nie bardzo wtedy oni chcą tłumaczyć. Prawda? Zwróćcie uwagę, że czytamy, że nawet ogień z nieba spuszcza na ziemię, co ma na oczach ludzi udowodnić to, że działają w tym właśnie duchu Eliasza, który stał opisany w Biblii. Czyli w pewnym sensie ta Biblia będzie stosowana, ale nie do końca. I to są właśnie te ruchy charyzmatyczne. One wyrywają Pisma Świętego pewne rzeczy i tworzą na nich niestworzone historie, dlatego że one stosują tak zwaną interpretację alegoryczną, czyli są w stanie włożyć w Tibie wszystko, co tylko chcą. A my musimy stosować różne analizy. Prawda? Jakie są metody analizy, które są potrzebne w hermeneutyce, żebyśmy zrozumieli, co mówi samo Słowo Boże, tak? A nie co my na ten temat myślimy. Czytam w Bożym Słowie, że postawią tu posąg, tu jest już to słowo dokładnie ikona, wskazuje na obraz. Mówiące obrazy. Może dla Jana to był cud. Może dla Jana to było szczególne zjawisko ale mówiące obrazy dla nas to jest rzeczywistość nawet, w której żyjemy. No, nie jesteśmy w stanie uciec. Ci mamy jeszcze inne sytuacje. Jak będziemy coś widzieć nadzwyczajnego, to się zastanawiamy, hologram, lipa czy prawda? Jeśli ktoś będzie chciał się zrobić kawał, to zobaczysz. Zobaczysz siebie na YouTubie mówiący, mówiącego rzeczy takie, które byś ty nigdy nie powiedział. Prawda? No są, takie, są takie programy, sztuczna inteligencja, można ją zastosować i powstają rzeczy takie. Dzisiaj po prostu już ludzie i w to za specjalnie nie chcą już wierzyć, bo właściwie rozróżnienie między faktem a fikcją jest trudne, tym bardziej, że mam jeszcze fakty medialne, czyli stworzone przez media. Dzisiaj praktycznie jedyną rzeczą, jak jesteśmy w stanie naprawdę wierzyć i nie podważano, to jest Boże Słowo. Bo wszystkie inne rzeczy zawsze musimy. Traktować na różne sposoby z dozą ograniczonego zaufania, tak? I mam ten, 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 ten obraz ma e, wizerunek tej osoby, która ma ranę od miecza, a jednak przez, e, zostało przy życiu. I następna rzecz, że mamy problem właśnie tego, e, o czym mówimy o tych lwach, tak? O tym e, charakterze lwa. Jeśli ktoś nie odda pokłonu, posągowi zwierzęca zostanie zabity. Aha, tu mamy ciekawą sytuację, prawda? Nie ma możliwości, aby przed tym uciec. Nawet w samym Izraelu, procy mówią, że będą dwie doliny. Jedna dolina Jozafata, gdzie będzie grze... grzebalna dolina Hordygoga. Pamiętacie o tym. I oczywiście dolina Suchych Kości, gdzie niestety będzie doliną pomordowanych tych wszystkich, którzy nie zgadzają się? Z fałszywym Mesjaszem, z fałszywym zabiciem świata, który jest opisany jako Antychryst. Zwróćcie też uwagę na to, że nie tylko będą musieli zgodzić się z pokłonem, czyli absolutnie e, zgodzić się na przyjęcie tego typu systemu i tego człowieka, który będzie stał na czele tego systemu, bo wszyscy mali, wielcy, bogaci, wolni i niewolnicy otrzymują co? Znamię na ręce lub na swoim. Czole, tak? Czyli mamy tutaj absolutnie system zarządzania naszym całym życiem. Nasze ogólne życie składa się z trzech bardzo ważnych rzeczy: to jest praw politycznych, praw ekonomicznych i praw religijnych. Nieposiadanie tego znamienia wyłącza nas z praw politycznych, albo pozbawia nas praw politycznych, praw ekonomicznych i praw religijnych. Pismo Święte mówi tutaj akurat nie tyle o prawach politycznych, co rozwija to w sprawach e, takich egzystencjonalnych, ekonomicznych, no bo jednak powiedzmy sobie szczerze, ja sam mogę nie podróżować, ale jeść muszę, tak? I pić też muszę, prawda? Wy też musicie, czy nie? No, nawet mój samochód chce pić muszę czasami podjechać pod Sapoę, nie? No, wolałbym rzadziej, ale nie zarazem, wiecie, on zawsze muszę dać tyle, ją chcę. Taki jest każdy system, musimy dostarczać do niego to, co on potrzebuje, a tutaj, jeśli chodzi o nasze życie, musimy jeść. A to jest napisane tak: nikt nie będzie mógł kupować ani sprzedawać, jeśli nie ma znamienia, lub to, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Czyli te trzy szóstki, które tu są opisane, będą zawierały całą wiedzę na temat Twojego, tak? że tak powiem, tożsamości politycznej Twojej, ekonomicznej, Twoich. Możliwości i oczywiście religijnej Twojej przynależności. I teraz tak. System będzie o tym decydował przy pomocy punktacji, czy możesz te prawa mieć ograniczone, czy nie. Było, czy nie ma? Nie ma, ale było, prawda? Pamiętacie, co się działo w Kanadzie? Oczywiście, że tak. To, to są takie. Miejsca, gdzie się już próbuje te systemy wprowadzać na różne sposoby i patrzą, co ludzie będą robić. A ludzie już, jak powiedziałem, z powodu tak idących szybko zmian, już nie reagują, machają ręką i mówią: Byle nie było gorzej. I to jest ten problem, bo, bo będzie gorzej, dlatego że pamiętajmy o tym, że to jest taki system, który cały czas sprawdza, sprawdza grunt, czy może dalej się posunąć. I to będzie cały czas postępowało dalej i dalej. Ktoś nazwał to podgrzewaniem żaby. Ja nigdy żaby nie, nie podgrzewałem, bo ja nie jestem sadystą, ale powiem wam, że jak ktoś może to żabę podgrzewał, to wie o tym, że na przykład szybkie podgrzewanie żaby powoduje, że ona się orientuje, że to środowisko, w którym żyje, jest zabójcze i wyskakuje z, tej, z tego garka, powiedzmy, tak, czy naczynia. Ale jeśli będziemy... Podgrzewać powoli, to ona będzie przesuwała granicę swojej wytrzymałości. Jeszcze wytrzymam, jeszcze wytrzymam, jeszcze wytrzymam. A w pewnym momencie odchyli głowę i zabił I Zaba się ugotowała. Tak? I tak samo z nami jest, kochani. To jest, to jest rzeczywiście takie postępowanie, i ludzie mówią: wytrzymamy, jeszcze wytrzymamy, jeszcze wytrzymamy, jeszcze wytrzymamy. Niestety, gdyby wcześniej była reakcja, można byłoby coś jeszcze z tym zrobić, ale dzisiaj, niestety, żaba już czeka na przetrwanie. Na przetrwanie następnego etapu. Aż w końcu żaba zostanie ugotowana. Pismo Święte mówi, że no, ta tresura będzie niezwykle skuteczna. Niezwykle skuteczna. Dlaczego? Dlatego. No, że niestety człowiek stworzony do życia w hedonizmie, a niestety taki mamy, czyli konsumpcyjny charakter życia. Jest tak przywyczajony do konsumpcji, że jak nie będzie żar, to nie będzie istniał, prawda? To jest typowe dla hedonistycznych zachowań. A Pani Jezus jak do tego podszedł? Przeszedł głód. Nie samym chlebem żyje. Lecz każdym słowem, które wychodzi z pana. To jest Trzymajmy się Bożego słowa i róbmy swoje. Tu potrzebna jest mądrość, kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. No, mądrość to tam wiadomo, można podkładać pod różne wartości, pod różne litery, ale my tego nie będziemy robić. Zastanówmy się i na czym się nie o co to w ogóle chodzi? Mamy taką rzecz, że 66 występuje w Bibi dwa razy, tak? Albo w odniesieniu do dwóch osób, tak? Pierwsza do Salomona 66, a druga do Antychrista. Ok. Naszym Panem i królem jest nie tylko syn Boży, Bóg, ale też i człowiek. Syn człowieczy, bo Pan jest także prawdziwym człowiekiem. I my chcielibyśmy na przykład doświadczyć, aby ten człowiek, a zarazem Syn Boży, był królem naszego życia. Tak? A więc my jesteśmy monarchistami, tak? Bo podlegamy monarchii Pana Jezusa Chrystusa. Nasz wspaniały władca, chociaż ma władzę nieograniczoną i absolutną, dał jednak nam prawa konstytucyjne i dał nam Boże Słowo. Na zasadzie takiej, że kiedy wierzyliśmy w Pana Jezusa, umówiliśmy się z nim, że my się będziemy stosować do Bożego Słowa, a On będzie stosował się również. I Pan powiedział: cokolwiek zmienicie, dodacie, będzie wam dodane. Cokolwiek odejmiecie, będzie wam odjęte. I dlatego Boży zbór to jest taki, że decyduje o wielu sprawach, o wszystkich sprawach, ale nie o sprawach, które są opisane w Biblii. My nie mamy prawa zmieniać prawa. Bożego słowa. My nie mamy takiego prawa. Nie możemy zmieniać Bożego słowa. Niestety dzisiaj w zborach pojawiają się ludzie, którzy niestety idą z tym systemem, poprawnością polityczną i zaczynają również zmieniać słowo. To już nie są zbory Boże. To są zbory demokratyczne. One się z Panem Bogiem nie umawiają. Oni się umawiają między sobą. To stosujemy, to nie stosujemy, na to się umówiliśmy, na to się nie umówiliśmy i tak dalej. Więc to jest pewien problem. Czym nie pamiętamy, to kiedy pan jest pojawiony do faryzeuszy, dlaczego to podważacie nauką Bogą, Bożą dla nauki waszej, tak? Dlaczego przykazania Boże usuwacie dla nauki waszej? Weźmy dziś do koryntian. Taka prosta rzecz. Mówimy o nakrywaniu głów. To jest tam drobny temat w porównaniu z następnym tematem. Nie pozwolam zaś kobiecie nauczyć, ani wynosić się nad męża. Czyli pan mówi wyraźnie, że jest zupełnie inny porządek, jeśli chodzi o służbę. I koniec. I tam je Paweł podsumował to tak. I to, co wam napisałem, jest przykazaniem pańskim. I teraz możemy zastosować to, co Pan Jezus powiedział. Chytrze uchylacie przykażania Boże, aby swoją własną naukę zachować. A jak chytrze? No mówią, że to nie z powodu aniołów, tylko z powodu kultury. I żyjemy w takim świecie. Tak? To jest bardzo poważna sprawa, ponieważ niestety musimy zdać sobie sprawę z tego, kto tu króluje. Właśnie Pan Bóg króluje, Poprzez swoje słowo. A my, który tutaj jesteśmy, Pan mówi, ja patrzę na tego, kto jest pokorny duchem i z odnosi się do mojego słowa. To jest jedyna rzecz, którą my mamy właściwość, chodzi o stosunek do Bożego Słowa. Odnosimy się z pełnym szacunkiem i bojaźnią. Druga rzecz, tak jak powiedziałem, to jest to, że w królestwie Salomona, który jest obrazem królującego Pana Jezusa, jest napisane był wszelki dobrobyt. Prawda? Co nasz panie powiedział na temat dobrobytu? Szukajcie Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne. Będzie wam. Proszę bardzo. On, on tak obieca. I tak jest. Możecie w to nie wierzyć, że tak jest, może nie macie takich doświadczeń, ale mogę Wam powiedzieć tylko, że w moim życiu było dość. Takich sytuacji, gdzie rzeczywiście doświadczyliśmy tego nie raz, nie dwa, nie pięć i nawet może nie dziesięć, że rzeczywiście szukając Królestwa Bożego, doświadczamy tego, jak Pan Bóg się potrafi o nasze sprawy troszczyć. Gdyby było więcej czasu, to bym wam opowiedział. I trzecia rzecz, bardzo istotna w tym wszystkim, to jest taka, że w sprawach wiary. Kim jest dla nas Pan Jezus Chrystus. Ja zawsze lubię to, jak, ja, jak odpowiada Piotr, nie? Ale Jan jeszcze bardziej nie odpowiada. Jak odpowiada? Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest, jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w synu Jego Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wierzy. Ja widzę w sprawach politycznych królowanie pana Jezusa w moim życiu. Ja, słowem, w sprawach uważam, że trzeba ufać Panu Jezusowi Chrystusowi za wszelką cenę, bo najważniejsze jest karmienie ducha i duszy, a nie ciała. I następna sprawa, ostatnia. Moim Bogiem jest Pan Jezus Chrystus i nikt mi tego nie zabierze. Natomiast te 666 są zupełnie inne, bo one pokazują w ten sposób, że królem jest ten człowiek, który ma ślad od miecza i ludzie, cała ziemia idzie w podziwie za nim a my w podziwie idziemy za Panem Jezusem. Idę już tyle lat i nie mogę wyjść w podziw. A ten chwilowy podziw, co to jest? Następna rzecz bardzo ważna. Druga rzecz, ta szóstka. No, ci, ci, którzy pójdą za nim, do, no, dostaną prawa ekonomiczne i będą mogli co robić? Konsumować, konsumować, konsumować. I to jest to. A trzecia rzecz, będą mieli prawa do zgromadzeń, do wyznawania Boga, ale dokładnie według kontroli i zasad, które są przekazane przez tego człowieka. A on już fajnie mówi. Z Watykaną jest napisane, powiedziane, że nie musisz nawet wierzyć w Boga. Wystarczy, że jesteś dobrym człowiekiem. Czy to jest Twoja doktryna pojednania z Bogiem? Pismo Święte mówi, i nikt nie przychodzi do ojca, tylko. Bo ja jestem droga, prawda i życie. Widzimy kochani. Mamy dwa razy trzy, trzy razy sześć. Jedna jest dla odstępców i fałszywego Mesjasza, druga jest dla wiernych, oddanych Chrystusowi. Tak, to są. Chrystus jest we wszystkich dziedzinach naszego życia na pierwsze miejscu. A ludzie odrzucą miłość prawdy, która mogła ich zbawić, tak? Bóg ześle na nich obłęd, także uwierzą kłamstwu i Antychryst stanie się 666. On będzie nadawał prawa polityczne, prawa ekonomiczne i prawa religijne. Ja powiem coś takiego, no nie musi czekać na wielki ucisk, aby tam podejmować jakieś decyzje. Myślę, że teraz czas łaski, oto teraz czas zbawienia. Dużo Panu dzisiaj od nas tej wymaga, po pierwsze, uznania tylko, że Biblia mówi na Twój temat i na mój, i na wszystkich, że jesteśmy wszyscy zgubionymi, Rzecznikami potrzebujemy Zbawiciela. Pan mówi, że nie musimy pracować na zbawienie, tak jak to było w zakonie, ale możemy przyjąć łaską, dar, łaski, zbawienia. No a to jest łaska. Następna rzecz wiemy, kto daje zbawienie, prawda? Nie jakiś panteon świętych, <laughs> ale jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek Chrystus Jezus. Jest cudowne pośrednictwo, bo z naszej strony reprezentuje człowieczeństwo, a z tamtej strony Boga. Cudowne pośrednictwo. Następnie przychodzimy właśnie do Niego, bo nie ma żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy zbawieni. Nie, nie, nie przychodzimy do Ducha Świętego. Nie przychodzimy do Ojca, tylko przychodzimy do Syna, bo w Nim jest życie wieczne. Bo Bóg tak postanowił. On ustala zasady. Każdy, kto czci Syna, czci o Ojca, czy nie? Oczci Ojca. Tak jest. A Pan z mówi, gdybyś wiedział, Kim jestem, I jaki jest dar Boże zbawienia? Sam byś prosił i otrzymał. Czy prosiłabyś i otrzymałabyś wieczne życie? My często ludzie kombinujemy. Przechodzimy do Pana Jezusa i prosimy go. Panie, proszę Cię, przebacz moje grzechy i bądź Panem mojego życia. A Pan ma moc dać to z czym do nas przychodzi, bo Pismo Święte mówi, a tego, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. A Ojciec składa świadectwo o swoim Synu i każdy, kto jest pouczony przez Ojca, przychodzi do Niego. A Duch Święty, o którym Państwu mówił, który przyszedł, przekonał nas o grzechu, o sprawiedliwości Golgoty, bo ta ofiara jedynie zbawiła nas z naszych grzechów i o przyszłym sądzie. I dlatego w ten Wielki i Antychryst to jest sąd Boży, tak? Te wojny, te zarazy, te wszystkie rzeczy to są dla tych wszystkich, którzy nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Więc, kochani, Pan Bóg tak pięknie mówi, chyba w Piątej Morzeszowej, mówi: Oto przed Tobą kładę życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przez to życie, abyś żył. I taki jest Pan Bóg. Podpowiada, co jest dobre. Wybierz życie, a będziesz żył. I kochani, rzeczywiście tak jest, i nie ma żadnego innego imienia pod niebem ludziom, przez które mogli być zbawieni jak tylko Pan Jezus Chrystus. Amen. Amen.